No wszystkim muszę swoim zawodnikom podziękować za ofiarność. Niestety nie mogę powiedzieć, nie mogę pogratulować im, że zdobyliśmy choćby punkt na tym gorącym terenie. Widzieliśmy, jaką wielką siłą ofensywną dysponuje nasz dzisiejszy przeciwnik. I w pierwszej połowie niestety za dużo błędów takich taktycznych żeśmy w grze defensywnej popełnili. Troszeczkę żeśmy się spóźnili w pewnych strefach. Dopisało nam szczęście w niektórych sytuacjach, ale w jednej niestety nie domknęliśmy. Stały fragment gry to jest chyba największa broń Rakowa i nie upilnowaliśmy przeciwników. Ale myślę, że summa summarum dla kibica to było fajne spotkanie. Myśmy szukali w drugiej połowie naszej szansy i ona się pojawiła. Tak, i gdyby to szczęście, które nam dzisiaj w tych sytuacjach sprzyjało, było poparte tym jednym dotknięciem tam w polu karnym przy tej sytuacji, to pewnie byłaby sensacja. Ale niestety do niej nie doszło. Ubolewam nad tym bardzo mocno. Mam nadzieję, że tym meczem żeśmy się wiele rzeczy nauczyli i mam nadzieję, że zdążymy. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Wyjątkowo, dlatego że te mecze, kiedy już opinia publiczna przypisuje 3 punkty, one bywają trudne i często w takich meczach padają wyniki odwrotne od założonych. I dlatego moja radość, gratuluję, dziękuję zawodnikom przede wszystkim za podejście do spotkania i taką złość po tym Olsztynie, dobre nastawienie, taką pasję było widać w tej grze. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji w pierwszej połowie, bo ten mecz już byśmy rozstrzygnęli zdecydowanie. W drugiej również mogliśmy pokusić jeszcze o strzelenie przynajmniej jednej, dwóch bramek. Natomiast nie zrobiliśmy tego i ta końcówka, no, może troszeczkę nerwowo, ale pod kontrolą. Przeciwnik wyszedł wyżej. To nie jest taka drużyna, jak wskazuje miejsce w tabeli, bo w poprzednich meczach grała bardzo dobrze. Można sobie zobaczyć statystyki, ile sytuacji sobie stworzyła, ile wykreowała w poprzednich meczach. Powinni te mecze zdecydowanie wygrać. Byli mało skuteczni, my dzisiaj byliśmy mało skuteczni, ale jednak wygrywamy i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję.